Piotr Brzezina i witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Dysputy Kopernikańskie. To rozmowy na tematy ważne z ludźmi polityki, nauki, kultury. Zapraszamy i rozmawiamy z ekspertami w swoich dziedzinach, a takim ekspertem jest na pewno nasz dzisiejszy gość, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie, panie profesorze. Pan profesor wygłosi dzisiaj wykład pod tytułem Od Mitteleuropy do Ostpolitik, tradycje niemieckiej polityki wobec Polski w XX i XXI wieku. W imieniu organizatorów witam Państwa wszystkich przybyłych tutaj na to dzisiejsze spotkanie, zarówno Państwa, którzy jesteście tutaj na tej sali, jak i Państwa, którzy będziecie mogli oglądać nas przez internet. Witam serdecznie. W sposób szczególny witam zastępcę prezydenta miasta Torunia, jednego z twórców Instytutu Kopernikanum, Adriana Mula. Witam. Witam radnego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, również jednego z twórców Instytutu Kopernikanum, doktora Przemysława Przybylskiego. Witam. Honorowy patronat nad dzisiejszym wydarzeniem objął wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Witam serdecznie jego przedstawiciela w osobie rzecznika, a jednocześnie wiceszefa Instytutu Kopernikanum Tomasza Wiśniewskiego. Jest z nami również pani Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty. Witam serdecznie. Jest pan profesor Wojciech Polak, historyk, członek kolegium IPN. Witam bardzo serdecznie. Witam również, jest tu na sali z nami ksiądz prałat Józef Nowakowski. Witam bardzo serdecznie. Cieszymy się obecnością mediów. Dodam jeszcze, że patronat medialny nad dzisiejszym wydarzeniem objęły Radio Maryja, Telewizja Trwam, TVP3 Bydgoszcz, Radio PIK oraz Dziennik Nowości. A dzisiejsze spotkanie jest sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. O zabranie głosu poproszę teraz pana radnego Przemysława Przybylskiego. Wielce szanowny panie profesorze, szanowni państwo. Jeszcze może mały suplement. Witamy bardzo serdecznie pana doktora Jana Wiśniewskiego, szefa debat międzynarodowych w Toruniu. Cieszymy się również obecnością, ale nade wszystko też dziękujemy za współpracę w ramach Instytutu, współpracę naukową, ale przede wszystkim też w ramach organizacji i konferencji. Szanowni państwo, bardzo się cieszymy, że dzisiaj kolejna dysputa kopernikańska. Choć termin dysputa wiąże się bezpośrednio ze średniowieczem, ale jest aktualny również współcześnie, bo jest to odkrywanie prawdy, a czasem tworzenie sporu o tą prawdę. Jest to także zadanie uniwersytetu, ale jak wiemy, dzisiaj prawda niestety nie do końca jest w właściwy sposób interpretowana i dlatego też dedykujemy to dzisiejsze spotkanie tym wszystkim, którzy dążą prawdy, którzy szukają prawdy, którzy tworzą w swoim życiu zawodowym, społecznym, naukowym prawdę. Mikołaj Kopernik, człowiek nad wyraz światły, szczególnie w swojej epoce, nie tylko który był Polakiem, ale można powiedzieć, że był również Europejczykiem, chociaż swoją europejskość definiował na trzech podstawach: kulturze heleńskiej, czyli filozofii, prawie rzymskim i dekalogu. Dzisiaj może dla nas być przykładem, ale też pewnym mędrcem w szukaniu prawdy. Historia magistra vitae jest nauczycielką życia. I dzisiaj między innymi dzisiejsza debata, która, jak tytuł państwo widzą za moimi plecami, ma również przybliżyć nas do prawdy historycznej, czyli do tej prawdy, która ma dać odpowiedź na te pytania, z którymi dzisiaj się zmagamy, jest między innymi też przybliżeniem definiowania, cóż to znaczy dzisiaj patriotyzm, jaki patriotyzm ma dzisiaj znaczenie, jaki jest zakres tego patriotyzmu w Zjednoczonej Europie. I jaka rola jest nasz, Polaków, swoją tożsamością, z historią i dziedzictwem.
wielki myśliciel, a zarazem papież Paweł VI, jeden z twórców odnowy posoborowej Kościoła, podczas swoich wystąpień powiedział, że dziś świat potrzebuje nauczycieli, ale tylko takich, którzy są świadkami prawdy. Dzisiaj gościmy tego wieczoru wybitnego historyka, naukowca, ale nade wszystko osobowość. I cieszymy się bardzo, że dzięki obecności pana profesora Grzegorza Kucharczyka będziemy mogli bardziej przybliżyć, zrozumieć, ale również być bliżej prawdy tej, która powinna być fundamentem Europy. I zaczęliśmy od Mikołaja Kopernika i może warto też pewną refleksją tej osoby zakończyć i może niech się stanie też przyczynkiem ku refleksji dzisiejszego wieczoru. Mikołaj Kopernik, który mówił generalnie po niemiecku, czasem używał łaciny, a wtedy jeszcze łacina nie była martwym językiem, ale również komunikatywnym. Mówił po niemiecku, był Polakiem, ale kochał i myślał po polsku. Dzisiaj żyjemy w świecie paradoksu, że często ludzie mówią po polsku, ale wcale nie myślą po polsku i nie kochają po polsku. I myślę, że dzisiejszy wieczór, dzisiejszy wykład pokaże pana profesora, pokaże pewne instrumenty i historyczne i pokaże nam źródła prawdy, dlaczego czasem możemy być w takim paradoksie i paradygmacie odpowiedzi o naszą tożsamość. Panie profesorze, bardzo prosimy i już teraz dziękujemy za przybycie. Ja jeszcze tylko dodam, że pan profesor Grzegorz Kucharczyk jest historykiem, publicystą, pracownikiem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w historii Prus XIX i XX wieku, w stosunkach polsko-niemieckich w XIX i XX wieku oraz w historii myśli politycznych. Jest autorem licznych publikacji, w tym książek, m.in. Katedra i Uniwersytet o kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji, Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, Hohenzollernowie, czy Prusy i pięć wieków. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w dziedzinie historii został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. A dziś pan profesor, jak już mówiliśmy, wygłosi wykład pod tytułem Od Mitteleuropy do Ostpolitik, tradycje niemieckiej polityki wobec Polski w XX i XXI wieku. Po wykładzie pana profesora będzie czas na to, żeby porozmawiać, podyskutować, żeby zadać pytania. Bardzo prosimy, panie profesorze. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję przede wszystkim organizatorom, gospodarzom tego spotkania związanym z Instytutem Kopernikanum. Dziękuję za zaproszenie. Udało się, jestem, więc tym bardziej dziękuję, że właściwie nie miałem żadnych kłopotów, żeby przekonywać tutaj głównych organizatorów co do tematu, który nas tutaj gromadzi. A on jest bardzo ważny. Zgodnie z tytułem mam koncentrować się na tych dwóch stuleciach, a więc wiek XX i rozpoczęty 21 lat temu wiek XXI, ale no nie sposób nie odnieść się także do wcześniejszych inspiracji tego, co można nazwać tradycjami niemieckiej polityki wobec Polski, w ogóle wobec Europy Środkowej. Bo w tym roku mamy taką okrągłą, a zupełnie niezauważoną rocznicę, tylko mogą ją zauważyć specjaliści. Mianowicie w 1722 roku, 300 lat temu, po raz pierwszy w testamencie politycznym Hohenzollernów pojawiła się Rosja jako taki najważniejsze państwo, gdy chodzi o spektrum interesów monarchii Hohenzollernów, gdy chodzi o Europę Środkową i Wschodnią. Zawsze testament polityczny to nie było rozporządzenie majątkiem, tak zazwyczaj kojarzymy słowo testament, tylko w przypadku władców mamy do czynienia z pewną rozpisaną strategią polityczną dla następców. Co władca, który jest autorem testamentu politycznego, uważa za rzecz najważniejszą z punktu widzenia interesów państwa, które to interesy powinny być właśnie w ten wyznaczonym przez niego kierunku realizowane. I po raz pierwszy, pierwszym Hohenzollernem, który wskazał, analizując
sytuację w Europie polityczną z punktu widzenia interesów Prus na Rosję jako partnera najważniejszego, to był król Fryderyk Wilhelm I, który przeszedł do historii jako król sierżant, twórca tak naprawdę pruskiego militaryzmu. On sprawił, że Prusy stały się wielkimi koszarami dla armii i to jest właściwie od czasów jego panowania, które przypadało na lata 1713-1740. Można mówić o tym, że no właśnie, jak potem Mirabeau mówił, że Prusy to jest taki ewenement w Europie, bo to nie jest państwo, które ma armię, tylko armia, która ma państwo. Bo rzeczywiście ten militaryzm wtedy król Fryderyk Wilhelm I doprowadził już do takich systemowych rozwiązań, które właściwie potem kontynuował jego syn i następca, król Fryderyk II, panujący w latach 1740-86. Między tymi, te ponad 70 lat, te panowania tych dwóch Hohenzollernów, to jest budowa militarnego, agresywnego państwa, który realizuje swoje interesy w Europie Środkowej, przede wszystkim w oparciu o jak najlepsze i jak najdłużej utrzymywane w tym stanie relacje z Rosją. 300 lat temu w testamencie politycznym władca panujący w Berlinie wskazał na Rosję. Nie, zniknął cesarz, który zawsze był przy tych analizach wskazywany jako pierwszy, czyli Wiedeń. Zniknęły inne państwa. Już oczywiście dawno odpłynęła w przeszłość Rzeczpospolita, która nie wymierała nigdy, o której pisał jeszcze w 1667 roku wielki elektor w swoim testamencie politycznym, który zalecał swoim następcom, aby utrzymywali jak najlepsze stosunki z Rzeczpospolitą, która nie wymiera nigdy. Oczywiście Hohenzollern doskonale rozróżniał dwie rzeczywistości. Rzeczpospolitą, czytaj Sejm, z którym trzeba było mieć jak najlepsze relacje, zwłaszcza z posłami, którzy chętnie przyjmą różne fundusze płynące z Zachodu, żeby walczyć w Polsce o wolność, demokrację i praworządność, co było w interesie Hohenzollernów. Wystarczyło jednego przekupić, żeby ta praworządność była zapewniona, a przy okazji oczywiście interesy Hohenzollernów. Potem Fryderyk II będzie pisał w testamencie swoim politycznym, że nie ma nic łatwiejszego i tańszego niż przekupić polski Sejm, dzięki temu osiągać swoje interesy. Ale mówię o tym dlatego, że po ponad 40 latach w kwietniu 1764 roku Fryderyk II właśnie, syn następca króla sierżanta, położył taki kamień węgielny całej pruskiej, potem niemieckiej polityki wobec naszego regionu Europy, zawierając ścisły sojusz polityczny i wojskowy z carycą Katarzyną II. A propos języków i tego, jak to co myślał, no to przypomnijmy, Katarzyna II w podręcznikach nazywana słusznie oczywiście carycą rosyjską, ale urodzona w Szczecinie jako Katarzyna von Anhalt-Zerbst. I oczywiście mogłaby mówić czy dogadywać się z Fryderykiem II bardzo płynnie po niemiecku, ale to się nie stało tylko dlatego, że Fryderyk II uważał język niemiecki za język dla prymitywów i ludzi nieokrzesanych i człowiek kulturalny rozmawia i pisze po francusku. I w tej korespondencji, którą on wysyłał do Katarzyny, do swoich dyplomatów w Petersburgu, Fryderyk II w latach 1764-1766, ciągle się pojawia ta myśl: mówcie carycy, że jeżeli Polacy tylko częściowo, tylko cząstkowo poprawią, umocnią władzę wykonawczą, trwają wtedy takie rzeczywiście zainicjowane przez obóz Czartoryskich, przez familię na Sejmie Konwokacyjnym w 1764 roku reformy zmierzające do usprawnienia władzy wykonawczej. To więc Hohenzollern, który potem oczywiście uczynił dla siebie markę z wyśmiewania tego tak zwanego polniszewycza, polskiego bałaganu, pisał o tym do Woltera i innych oświeceniosów, którzy oczywiście wszystko łykali, tak jak im król Prus kazał i płacił, no to on w tej tajnej korespondencji wyrażał te obawy, że to jest właśnie to, czego my, Prusy i Rosja, powinniśmy się obawiać, bo rządna Rzeczpospolita to nie tylko jest koniec jakiejś sfery wpływów w tej części Europy, tylko w przypadku Prus to jest koniec Prus. Tak pisał Fryderyk II.
I w perspektywie tego, co potem po kilku latach się stało, i to jest kolejna rocznica, która w tym roku być może szerszym rezonansem się obiła, czyli pierwszy rozbiór Polski, no to jest rzeczywiście bardzo istotne, żeby to uchwycić, bo tutaj jeżeli popatrzymy na tę tytułową Mitteleuropę i Ostpolitik, to tak właściwie wydarzeniem, które wprowadziło czy uruchomiło wszystkie kostki domina, które potem układają się literkami w Mitteleuropę i Ostpolitik, no to jest pierwszy rozbiór Polski. Czyli niszczenie Rzeczypospolitej, państwa, które no, stanowiło ważny czynnik równowagi, czy generalnie ładu politycznego w Europie. I efektem ostatecznym tego, jak pisał w jednym ze swoich testamentów politycznych Fryderyk II w 1768 roku, tego obierania Polski jak karczocha listek po listku, takiego użył sformułowania, no to była właśnie sytuacja taka, wcześniej zupełnie niespotykana, że Prusy, a potem stworzone przez nich Niemcy, zyskały wspólną, bezpośrednią granicę z Rosją. To jest fakt, który zdeterminował w ogóle sytuację polityczną w Europie i też oczywiście rzutował w naturalny sposób na całą politykę Berlina wobec naszego regionu Europy. No i generalnie szerzej, ponieważ ten region starego kontynentu, w którym my się znajdujemy, jest newralgiczny. O tym wiedzą wszyscy geopolitycy, pisali o tym nieraz. Ale w Berlinie i w Moskwie także oczywiście o tym wiedziano i stosowne wnioski wyciągano. Więc ten akt, jak mówił nasz wieszcz, rozspołecznienia społeczeństwa europejskiego, tak Krasiński nazywał pierwszy rozbiór Polski, i jako czyn, który wprowadzał czy przyzwyczajał Europejczyków do ducha rewolucji, no bo skoro koronowane głowy mogą w świetle dnia i to jeszcze powołując się na Trójcę Przenajświętszą dokonywać zwykłego rabunku cudzej ziemi, cudzej własności, bo czym był rozbiór? No właśnie tym. No to wszystko jest możliwe. I to zmienia oczywiście geopolitykę, jest także w sensie tym geopolitycznym rewolucją. No bo jeżeli popatrzeć na przyczynę pierwszej wojny światowej, która kończy pewien okres, tu niektórzy mówią, że tak naprawdę kończy się wtedy te długie XIX stulecie, no to tym faktem, który właśnie uruchamia wtedy te kolejne negatywne wydarzenia, no to było to, że poprzez zniknięcie Rzeczypospolitej Rosja i Niemcy mają wspólną granicę. Jeżeli Rosja rozpocznie mobilizację swoich wojsk, no to oczywiście w Berlinie wszyscy drżą i wtedy uruchamia się cała procedura związana ze strategicznymi wymogami, planowaniem i tak dalej. Wiemy to z historii, co się dzieje potem, te akty kolejne wypowiadania wojen w lipiec, sierpień 14. No ale z drugiej strony zniknięcie Rzeczypospolitej to także otwarcie drogi Rosji na Bałkany, a to oznacza oczywiście konfrontację z Austro-Węgrami czy z Austrią wcześniej. Więc widać wyraźnie, że i to jest taka bardzo, bardzo charakterystyczna rzecz, która przewija się we wszystkich odsłonach niemieckiej Ostpolitik, że ten twardy egoizm, czy też jak to mówili liberałowie niemieccy w parlamencie frankfurckim w okresie wiosny ludów, polityka zdrowego egoizmu narodowego, to nie Bismarck wymyślił, to liberałowie wymyślili tą nazwę i ją wcielali w życie, że ona tak naprawdę jest bardzo krótkowzroczna. Że oczywiście w pewnej krótkiej perspektywie czasowej Berlin, taki czy inny Berlin, pruski, republikański, narodowo-socjalistyczny, euroatlantycki zyskuje jakieś korzyści polityczne, wojskowe, gospodarcze kosztem przede wszystkim tych, jak to w Niemczech mówią, tak zwanych małych narodów w Europie Środkowej, no ale de facto potem efekt jest taki, że sami Niemcy boleśnie odczuwają no właśnie tą egoistyczną politykę. I to jest też taka prawidłowość, która przez wszystkie te, można powiedzieć, odsłony
tych tradycji niemieckiej polityki wobec Europy Środkowej i Wschodniej się przewija. Tak można powiedzieć od czasów Fryderyka II do Olafa Scholza, z całym oczywiście uwzględnieniem kalibru tych postaci, ale jednak mówimy o pewnych tradycjach. Wielkim kontynuatorem tej zarysowanej przez królów, twórców pruskiego militaryzmu tradycji spojrzenia na pruską politykę w Europie Środkowej i Wschodniej, no to był Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, który, no, jak wiemy, był też zaprzysięgłym wrogiem Polaków i polskości. To go oczywiście także łączyło z Fryderykiem II, jeden i drugi. Nie tylko podejmowali wrogie polityczne akty wobec Polski czy sprawy polskiej, ale pałali taką zwykłą nienawiścią do polskości jako takiej. Sam Fryderyk II był autorem pisanych po francusku oczywiście pamfletów na przykład na konfederatów barskich, czy w ogóle na Polskę, Ciemnogród, katolicki Ciemnogród, nienawiść, nietolerancja, brak praworządności. Jak widać, te tradycje takiego spojrzenia na tą Europę Środkową jako swego rodzaju pustynię do cywilizacyjnego uporządkowania są długie. A Bismarck w 1861-62 roku, z bliska przypatrując się jeszcze jako pruski poseł w Petersburgu na to, że Aleksander hrabia Wielopolski próbuje uzyskać jakieś ustępstwo, nawet uzyskuje w kierunku autonomii, to wszystko idzie i on, taki sfrustrowany Bismarck, pisze w jednym z listów do swojej siostry: bijcie Polaków ile sił. Wilk nie jest nic winny, że jest wilkiem, ale trzeba go zabić. I potem cała polityka bismarckowska to była właśnie polityka, którą można w jednym słowie takim niemieckim określić ausrotten, czyli sam on mówił wykorzeniać, prawda? Rugi pruskie, komisja kolonizacyjna, Kulturkampf, kolejne odsłony, które potem będą oczywiście kontynuowane aż do roku 1918. I Bismarck zostawił także swoim następcom takie, można powiedzieć, nieformalne przykazania, ale którego oni się bardzo, bardzo dokładnie trzymali. To znaczy, przede wszystkim unikajcie konfliktu z Rosją, zbrojnego konfliktu z Rosją. Przede wszystkim tego unikajcie. Bo jeżeli w tej wojnie Niemcy, no przecież Niemcy opromienione chwałą Sadowy, Sedanu, gromili swoich wielkich wrogów i rzeczywiście byli pod strachem Europy. Jeżeli Niemcy tą wojnę z Rosją sami, czy w jakimś szerszym układzie, wygrają, no to jaki jest kierunek ekspansji? No to jest oczywiście kierunek na wschód. Co jest na wschód od granic Rzeszy Niemieckiej? Kolejne ziemie polskie. Więc my mamy już za dużo kłopotów z Polenfragę. Oczywiście nikt z Prusak nie zająknął się, że problem tak zwany polski Polenfrage narodził się z powodu zaborczości pruskiej. Więc skoro już mamy problemy, żeby w cudzysłowie przełknąć tych Polaków, których już mamy w swoich granicach, to co dopiero będzie, jak rozszerzymy swoje terytorium na przykład o kongresówkę. Prawda? W scenariuszu pozytywnego przebiegu wojny w sensie militarnym dla Niemiec. Jeżeli z kolei będzie scenariusz negatywny i to Rosja wygra, no to Rosja stanie tak co najmniej na linii Odry, jeśli nie dalej. Też będzie fatalne oczywiście dla Niemiec. W 1912 roku kanclerz Rzeszy Niemieckiej i premier Prus Theobald von Bethmann-Hollweg po powrocie z Rosji na pytanie swojego ogrodnika, który chciał spytać się właściciela rezydencji pod Berlinem, którym był kanclerz, czy sadzić nowe rośliny w ogrodzie, w tej rezydencji. Powiedział kanclerz po powrocie z Rosji, że to nie ma sensu absolutnie, bo i tak za parę lat tu będą kozacy. Takie wrażenie na kanclerzu Rzeszy zrobiła potęga Rosji, która wtedy rzeczywiście zbroi się dzięki też kredytom francuskim, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, co szczególnie niepokoiło sztabowców niemieckich, czyli szybkość mobilizacji kolosa rosyjskiego. No ale to jest właśnie to przekazanie Bismarcka. Z tym przekazaniem Bismarcka z tyłu w głowy Niemcy idą do I wojny światowej.
I aż do wiosny, mniej więcej do wiosny 1916 roku, elity niemieckie tego scenariusza starały się trzymać. Nawet już po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej 1 sierpnia 1914 roku. A swoją niedawno opublikowaną książkę o historii Polski w XX-XXI wieku, Historia Polski 1914-2022, zaczynam od takiej bardzo, bardzo wymownej sceny, jak to ambasador Rzeszy Niemieckiej w Petersburgu wręcza notę, wręcza ministrowi spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego Sazonowowi notę, w której Rzesza wypowiada wojnę Rosji z tego powodu, że car Mikołaj II odrzucił ultimatum Wilhelma II o zaprzestaniu mobilizacji. I po wręczeniu tej noty ambasador rozpłakał się i rzucił się w ramiona czulego przytulającego ministra spraw zagranicznych Rosji. Sam Sazonow o tym wspomina. No i oczywiście to można interpretować dwojako, albo tak w ten sposób niemiecki dyplomata odreagowywał stres ostatnich tygodni, gdzie rzeczywiście napięcie rosło, albo jedno i drugie, miał przeczucie tego, że rzeczywiście to, co zaczęło się w 1764 roku, 150 lat wcześniej, teraz zmienia się. Teraz jest coś nowego. Oczywiście my mogliśmy tylko ronić łzy radości z tego powodu, że Rosja i Niemcy rzuciły się sobie do garda. Bo to była szansa wreszcie na odwalenie tego kamienia rzuconego na grób Polski. Porozumienie między Berlinem a Petersburgiem, czy potem między Berlinem a Moskwą. No właśnie, ale wtedy, kiedy już Niemcy, elity niemieckie ostatecznie porzuciły to przykazanie Bismarcka, ono faktycznie porzucone w sierpniu 14 roku, ale w sensie politycznym konsekwencje Niemcy wyciągają, czy podejmują decyzję mniej więcej właśnie wiosną 16 roku, kiedy w Berlinie w końcu podjęto decyzję o tym, że jednak zarzucamy kuszenie cara perspektywą zawarcia separatystycznego pokoju, a te pokusy ciągle trwały. Także po klęsce Rosji pod Tannenbergiem. Ciągle Niemcy miały jednak nadzieję na to, że właśnie ta ich główna tradycja polityki wobec Europy Środkowej będzie utrzymana, czyli porozumienie z Rosją. To się nie ziściło i wtedy jest to drugie, jest ten plan B, jak to napisał kanclerz Bethmann-Hollweg do generała Besselera, szefa niemieckiej okupacji. W tym niemieckim sektorze kongresówki po 1915 roku. Teraz chodzi o to, żeby wewnętrznie i zewnętrznie odciągnąć Polaków od Rosji. I efektem tego jest, żeby już przejść dalej do finału, akt 5 listopada 1916 roku, czyli akt ogłoszony przez Niemcy i Austro-Węgry. No ale wiadomo, że w tym tandemie już wtedy Niemcy rządziły tak naprawdę, a więc obietnica powołania do życia bliżej nieokreślonego w sensie granic Królestwa Polskiego, złączonego wieczystym sojuszem politycznym wojskowym z Berlinem i Wiedniem, czytaj podporządkowanym. No ale istota rzeczy polegała na tym, że miała powstać polska armia, czyli mięso armatnie wtedy gwałtownie Niemcom potrzebne po krwawych materiałowych bitwach na froncie zachodnim, Verdun, potem jeszcze będzie bitwa nad rzeką Somą, jeszcze krwawsza. Trzeba było uzupełniać te luki, ale w myśl przepisów prawa międzynarodowego, wtedy jeszcze Niemcy przejmowały się takimi didaskaliami. No, państwo, które okupuje tereny, nie może zaciągać rekruta z tych terenów na swoje potrzeby. Więc, ale co innego, gdyby powstało państwo, które jest w wieczystym sojuszu i chętnie militarnie wspomoże Rzeszę Niemiecką walczącą, gdzie tylko może, o praworządność. I ten scenariusz się nie ziścił, ale on został, można powiedzieć, wkomponowany w szerszą strategię. Tutaj dochodzimy do tej strategii Mitteleuropy. Bardzo się dobrze stało, no już tak to można powiedzieć, bo na dniach ukaże się nakładem Instytutu Pileckiego, z którym też jestem związany, nie ukrywam, że ich namówiłem do tego i skutecznie, ukaże się wreszcie pierwsze polskie wydanie książki Friedricha Naumana pod tytułem Mitteleuropa.
która ukazała się po raz pierwszy w 1915 roku i stała się natychmiast bestsellerem. Tam jest opis strategii, on potem ją doprecyzowywał w miarę posuwania się Niemców na wschód. Ale tam jest istota rzeczy pokazana. Mitteleuropa, czyli kontrola i wpływ. Czyli przepis na budowę takiego imperium niemieckiego w Europie Środkowej i Wschodniej, klasycznego, to znaczy według takiego klasycznej recepty, którą na przykład Rzymianie stosowali, prawda, żeby nie eksterminować, oczywiście podbój ma swoje koszty, rzecz jasna, jak to Amerykanie mówią, collateral losses, ale potem, żeby imperium trwało, no to jednak nie możesz się wspierać tylko na krwi. Muszą być te dwa filary, wpływ i kontrola. I tutaj też Naumann w Mitteleuropie pisze, że trzeba po pierwsze uznać fakt, że Wielka Wojna, czy Pierwsza Wojna Światowa wykształciła nowy typ człowieka. On pisze środkowoeuropejski typ człowieka. Co ma być spoiwem tego? I to jest właśnie istota rzeczy, bo często umyka nam właśnie ta istota rzeczy, o której pisze Naumann. Bo zazwyczaj podręcznikowo mówi się, że Mitteleuropa to był plan zbudowania politycznej, gospodarczej i militarnej dominacji Niemiec w Europie Środkowej pomiędzy Bałtykiem, Morze Czarnym i Adriatykiem. I to jest prawda, ale nie cała. Ponieważ istota rzeczy polegała na tym, że Naumann pisze w 1915 roku, że ten nowy środkowoeuropejski typ człowieka, który kształtuje się pod wpływem Wielkiej Wojny, on musi mieć pewne ramy kulturowe. Kulturowe, to jest najważniejsze. Co ma być matrycą kulturową dla środkowoeuropejskiego typu człowieka? I Naumann pisze wprost, to ma być niemiecka filozofia idealistyczna. My jako synowie Kanta musimy oduczyć Polaków na przykład ich tego romantyzmu. Prawda? Już to dawne tradycje, no przecież Immanuel Kant po trzecim rozbiorze wychwalał ten dobroczynny z punktu widzenia cywilizacyjnego akt, bo wreszcie Polacy oduczą się swojej, cytuję, barbarzyńskiej wolności, bo trafią wreszcie w czułe objęcia Erziehungsstaat, Preußische Erziehungsstaat, czyli pruskie państwo wychowawca, który już ich wychowa do praworządności, do wolności, właściwego korzystania z wolności. Jakby ktoś się pytał, czy podejrzewał, że cytuję Komisję Europejską, nie, cytuję Immanuela Kanta. Jeden z założycieli niemieckiej filozofii idealistycznej, która miała tworzyć matrycę dla środkowoeuropejskiego typu człowieka. I teraz co z Polakami? Przede wszystkim, teraz tutaj trzeba właśnie wyczuć tą istotę rzeczy. Naumann radzi przede wszystkim zerwać z brutalną polityką germanizacyjną à la Bismarck. Przede wszystkim dlatego, że ona jest nieskuteczna, a mało tego na rynku pracy Polacy mają przewagę nad Niemcami, no bo oni uczą się polskiego w swoich domach, a w szkołach państwo niemieckie no, finansuje, jak wiemy, dość brutalnie egzekwuje naukę niemieckiego. I teraz Polacy są dwujęzyczni, Niemcy są jednojęzyczni. Wszystkie negatywne konsekwencje, ale przede wszystkim jest to nieskuteczne, zraża. Zerwać z germanizacją, narzucić Polakom ten nowy kod kulturowy, prawda? Niemiecka filozofia idealistyczna, która jest nawet odpowiedzialna, jak pisze Naumann, za rozwój gospodarczy Niemiec. Jak on pisze, wirtschaftliche Konfession, deutsche wirtschaftliche Konfession, czyli niemieckie wyznanie gospodarcze. Też bardzo symptomatyczne ujęcie. Tak w ogóle Friedrich Naumann był z zawodu pastorem, więc on miał takie inklinacje. Natomiast istota rzeczy polega na tym, i to Naumann pisze wprost, zrywamy z germanizacją. Polacy mają mieć prawo do własnych instytucji edukacyjnych, mogą mieć własne szkoły, powinni mieć własne szkoły, sądy, urzędy, a nawet mogą mieć własne państwo, a nawet armię. Tylko to wszystko miało pełnić rolę służebną wobec nadrzędnych interesów Rzeszy Niemieckiej. To jest istota rzeczy. Dzisiaj byśmy powiedzieli szklany sufit nałożony na tak
tak określoną Polskę. Przy czym trzeba pamiętać, że jeżeli Niemcy, niemieckie elity intelektualne i polityczne w czasie I wojny mówiły Polska, to zazwyczaj myślały o okrojonej kongresówce. Czyli te zachodnie części północne miały być anektowane jako tak zwany pas graniczny przez Niemcy. Oczywiście za perspektywę dostaw ukraińskiego zboża zapłacono w lutym 1918 roku przyłączeniem do Ukrainy, którą Niemcy stworzyli, polskiej Chełmszczyzny i Podlasia. No i reszta miała być nazwana Polską. I tak ta Polska miała pełnić rolę Pufferstadt, czyli państwa buforowego, oddzielającego Niemcy od Rosji. Która jednak Rosja miała ważne znaczenie. Gdzieś tam w oddali ona miała być zepchnięta, ale jednak jako, uwaga, dostarczyciel surowców była bardzo istotna w dalszej perspektywie. No ale z naszej perspektywy rzecz polegała na tym, że tak, my zrywamy z brutalną polityką Bismarcka, ale tak naprawdę tworzymy z tej, w cudzysłowie, niepodległej Polski, o czym też było w akcie 5 listopada 16 roku, no, niemiecką kolonię, która miała być właśnie służebna wobec nadrzędnych interesów niemieckich. A jak to pilnować? No to jest tutaj element kontroli. A wpływ, no właśnie wpływ miał polegać na tym, że to w Berlinie i tylko w Berlinie miano decydować, miały być podejmowane decyzje co do tempa, skali rozwoju Polski. Nawet tej ograniczonej terytorialnie. Dlatego ta polityka szklanego sufitu wtedy się wyrażała w tym, że w ogóle nie przyjmowano do wiadomości, że Polska ma mieć jakieś szanse na dostęp do Bałtyku. Bo Bałtyk był nie tylko jakimś sentymentalnym wyrazem powrotu na szlak piastowski, tylko dojście do morza było też warunkiem rozwoju, w sensie rozwoju gospodarczego. I na to nie było zgody w żaden sposób. Więc tutaj proszę zwrócić uwagę, to jest istota tej tradycji niemieckiej, którą opisują słowa Mitteleuropa. Czyli tak, z jednej strony my jesteśmy przyjaźni, Vergangenheitsbewältigung, czyli porzucamy naszą niedobrą przeszłość, tutaj germanizację à la Bismarck, otwieramy się na was, chcemy pojednania z wami. Tylko pamiętajcie, że to my ustalamy tempo waszego rozwoju, skalę waszego rozwoju dla waszego dobra, bo my reprezentujemy lepszy, wyższy typ kultury, bez którego byście się pozabijali albo innych byście pozabijali. I taki jest ton na przykład komentarzy prasy niemieckiej wszystkich kierunków, od prawa do lewa, nie wyłączając niestety katolickiego centrum na przełomie 1918-19 roku. Kiedy Polska wybija się na niepodległość, kiedy chwyta za broń Wielkopolska, trwa powstanie wielkopolskie, kolejne powstania śląskie i w prasie niemieckiej wszelkich kierunków jesienią, zimą 18 i zimą 19 piszą po pierwsze o polskiej niewdzięczności. Polnische Undankbarkeit, prawda? Niewdzięczność. Dlaczego? No bo my Niemcy wam daliśmy niepodległość. No tak interpretowano akt 5 listopada 16 roku. Niewdzięczni Polacy, krwawi Polacy. Polskie państwo, jeżeli się odrodzi, będzie przekleństwem dla innych narodów Europy Środkowej. Przede wszystkim dla Żydów. Ta pierwsza fala dyfamacyjnej kampanii antypolskiej, która na przełomie 18-19 roku dochodzi na Zachód, o tym, że rzekomo Polacy urządzają na swoich ziemiach seryjne pogromy antyżydowskie, jakby takim pudłem rezonansowym jest prasa niemiecka. Częściowo oczywiście w rękach żydowskich, ale nie tylko. Niemcy to robili konamore, jako naród, jak wiemy, czuły na punkcie tolerancji i praworządności. Nie mogli tak przecież przejść do porządku dziennego nad tym, co strasznego się działo za sprawą Polaków. Oczywiście mówię to z ironią, ale to był taki nośny temat właśnie wykorzystywany przez propagandę niemiecką, więc niewdzięczność Polaków, krwiożerczość, imperializm, grosspolnische Wahnsinn, czyli szaleństwo Wielkiej Polski, bo tak w niemieckiej prasie opisywano chęć Polaków stworzenia państwa ze wszystkich zaborów, czyli odebrania to, co nam ukradziono.
I ta propaganda stanowi taką otoczkę, ona potem będzie rozbudowywana, amplifikowana przez cały okres Republiki Weimarskiej, czyli mówimy o demokratycznych, republikańskich Niemczech, istniejących w latach 1919-1933. I ten antypolonizm nie jest bynajmniej aberracją, nie jest bynajmniej fenomenem ograniczonym tylko i wyłącznie do jakichś wąskich kręgów nacjonalistycznych, tylko jest zjawiskiem charakterystycznym dla całego wtedy politycznego niemieckiego mainstreamu. Wszyscy tak myślą. Wtedy niemiecka scena polityczna jest rzeczywiście bardzo sfragmentaryzowana, podzielona. Przemoc wylewa się na ulicę. Niemcy są krajem przemocy, gdzie różne bojówki komunistyczne, narodowo-socjalistyczne leją się non-stop, ale w jednym się zgadzano. W jednym się zgadzano, że to, że powstała niepodległa Polska jest nie tylko szkodą polityczną dla Niemiec, ale jest pohańbieniem Niemiec. Deutsche Ehre, czyli niemiecki honor, który jest wtedy traktowany jako pewna kategoria polityczna, został podeptany przez sam fakt powstania niepodległej Polski. No i oczywiście te granice. To przekleństwo Wersalu. Proszę Państwa, te idee, jak to niemieccy historycy piszą, tak zwane idee 1919 roku, czyli ogólnoniemieckie przeświadczenie, że traktat wersalski jest szkodą dla Niemiec, miał niesamowity rezonans. To jest do tego stopnia nawet, że w debatach o tym, czy ratyfikować traktat wersalski, czy nie, podpisywać, czy nie, nawet niemieccy pacyfiści na czele z laureatem pokojowej Nagrody Nobla Alfredem Hermanem Friedem, on dostał Nobla jeszcze przed I wojną światową za zaangażowanie w pacyfizm, on mówił wprost, że traktat wersalski to jest dzieło szaleńca, to jest próba zamknięcia wielkiego narodu w żelaznej klatce. Notabene to jest nie jedyny niemiecki laureat pokojowego Nobla, który z punktu widzenia Polski ma dość wątpliwe zasługi. Drugim był taki Gustav Stresemann, który razem ze swoim francuskim odpowiednikiem Aristidem Briandem za Locarno, traktat w Locarno, wyjątkowo antypolskie wydarzenie z 25 roku, dostał pokojowego Nobla. Także proszę Państwa, jeżeli jakiś dzisiaj niemiecki polityk dostanie pokojowego Nobla, trzeba się zbroić na potęgę i dwa razy szybciej niż teraz to robimy, bo to oznacza samo zło dla Polski z pewnością. No i ten antypolonizm jest, można powiedzieć, też uzasadnieniem dla kontynuowania tej dawnej, właśnie sięgającej jeszcze czasów pruskich, teraz przez republikańskie Niemcy, polityki, no można powiedzieć Ostpolitik, tej polityki wschodniej, chociaż to pojęcie zazwyczaj i słusznie kojarzy się z rządami kanclerza Willego Brandta, potem jego następcy Helmuta Schmidta, mówimy o latach 1939-82, okres odprężenia, detente, w okresie zimnej wojny, że Niemcy rzekomo robią już odcinają się od programu rewizjonizmu, ale tak na terytorialnego, ale tak naprawdę tą pierwszą odsłoną no to było Rapallo roku 1922, kolejna rocznica, stulecie w tym roku mieliśmy. Porozumienia, które, co też jest istotne, formalnie dotyczyło kwestii gospodarczych. Że Niemcy i Rosja bolszewicka, nie dość, że nawiązują stosunki dyplomatyczne, ale oni jak gdyby rezygnują z wzajemnych roszczeń finansowych względem siebie. I architektem i wielkim promoterem już wcześniej tego porozumienia był wtedy urzędujący minister spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej, bo Republika Weimarska ciągle nazywała się Deutsches Reich, to była nazwa państwa, Walter Rathenau. Wielki przemysłowiec, szef jednego z największych koncernów elektrotechnicznych w Niemczech, AEG, zwolennik robienia interesów z Rosją. Rosja bolszewicka, no być może jakieś tam zbrodnie są, jakiś czerwony terror, ale w tych memoriałach, które on wysyła jeszcze jako szef tego koncernu AEG do rządu Rzeszy, na przykład w 1920 roku, kiedy Polska walczy o swoje przetrwanie i przetrwanie Europy w wojnie z bolszewikami. Rathenau pisze, że
trzeba wykorzystać tą szansę, jaką jest wielki rynek rosyjski. No, czerwony terror, no tak, 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 ale jednak Rzesza ma swoje interesy. Zwróćmy uwagę, gospodarka, prawda? To myślenie w kategoriach, że my, robiąc interesy z Rosją, nawet tą złą Rosją, której przecież wiedziano, prawda? To jest, jak wiemy, taka nić, która przewija się przez wszystkie odsłony tej niemieckiej Ostpolitik. Ten krótkowzroczny egoizm. I minister, jako minister spraw zagranicznych Walter Rathenau jest architektem tego porozumienia w Rapallo. No i jak pisał kanclerz Josef Wirth, zresztą z katolickiego centrum, idącego na placówkę do Moskwy ambasadora niemieckiego Ulricha von Brockdorff-Rantzaua. To jest ciekawa postać, bo to jest postać, który on jako poseł niemiecki w Kopenhadze był zaangażowany w operację pod tytułem Zaplombowany wagon, czyli przewóz Lenina i towarzyszy ze Szwajcarii przez Niemcy do Finlandii w 1917 roku. I Wirth mówi do Brockdorffa-Rantzaua, że celem jest wykończenie Polski. Polen muss erledigt werden. Polska musi być wykończona. Taki jest cel, tak wyjaśnił istotę porozumienia w Rapallo. No i potem przychodzi Gustav Stresemann, tenże pokojowy noblista, który jest właśnie kontynuatorem tej polityki. 1926 rok, prawda, traktat berliński. Stresemann zawiera już ze Stalinem. I tam na tych poligonach w Rosji bolszewickiej Niemcy mogą ćwiczyć te rodzaje broni opatrzone restrykcjami przez traktat wersalski. No i są oczywiście kontrolerzy, których oczywiście kraj rat nie wpuści na swój obszar i dlatego Luftwaffe, broń chemiczna mogły być spokojnie tam rozwijane. To trwa do 1933, czy tam właściwie można powiedzieć zakończeniem formalnym był rok 1935, no ale dlaczego Hitler z tym skończył? Dlatego, że nie musiał już się z niczym kryć, bo w 1935 roku alianci zachodni już pozwolili na remilitaryzację Niemiec. To po co się kryć, jeszcze wywodzić, to są koszty. No, a poza tym jeszcze obowiązywała mądrość etapu, że trzeba było tych bolszewików ciągle przedstawiać jako żydokomunę, z którą trzeba walczyć, no bo trzeba było też konsolidować swój obóz wewnątrz. No ale w każdym razie to jest, proszę Państwa, ten wymiar tradycyjny, który ciągle się utrzymuje. To jest ten wspólny mianownik wszystkich odsłon niemieckiej Ostpolitik. My, jako Niemcy, przede wszystkim musimy zabezpieczyć swoje interesy w Europie Środkowej i Wschodniej. Jak? Rozmawiać z Rosją, dogadać się z Rosją. A z Rosją to znaczy z tymi, co są aktualnie na Kremlu, a nie z jakimiś tam innymi przedstawicielami być może rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego, czy też opozycji takiej czy innej. Nie, liczą się władcy Kremla, bez względu na to, czy są umoczeni w czerwonym terrorze, czy jeszcze nie, czy jakieś inne sprawki mają. Ważny jest ta zdrowa polityka, czyli polityka zdrowego niemieckiego egoizmu narodowego. I to się przewija przez wszystkie etapy. W jakim sensie oczywiście też kontynuatorem tego był Adolf Hitler. No, Pakt Ribbentrop-Mołotow, potem Układ Sojuszniczy, Niemcy, Związek Sowiecki z września 1939 roku. No to jest nic innego jak właśnie tak realizowana Ostpolitik. Ale potem, jak wiemy, bo już mamy do czynienia przecież z państwem totalitarnym, już to jest państwo nowego typu. Prawda? To, co Lenin powiedział o Rosji bolszewickiej. Dlatego zresztą Hitler bardzo cenił Lenina, że jako twórcę państwa nowego typu, czyli państwa opartego na masowym fizycznym terrorze, który jest traktowany nie jako wypadek przy pracy, dość przykry, ale jako zwykłe narzędzie prowadzenia polityki, także imperialnej. Dlatego ta polityka szukania czystego pod względem rasowym Lebensraumu w Europie Środkowej i Wschodniej była oczywiście biegunowo inna od polityki klasycznego niemieckiego imperializmu zamkniętego w słowie Mitteleuropa. Więc, no ale wstępem było jednak maskowanie tego, że my tutaj z Rosją bolszewicką, z Sowietami Stalina,
Będziemy rozgraniczać strefy wpływów, poczynając oczywiście od rozbioru Polski, opisanego 23 sierpnia 1939 roku w tajnym protokole. I ta Ostpolitik, która jest w tytule, ja już wspomniałem o tym, że ona zazwyczaj jest traktowana jako coś dobrego, generalnie miłe skojarzenia, jakoś wyraz detant tego odprężenia w Europie Środkowej. Kanclerz Willy Brandt staje się szefem rządu w 1969 roku po skandalu szpiegowskim, kiedy się okazało, że jeden z jego bliskich współpracowników był agentem Stasi. Odchodzi z urzędu w 1974, ale jego następca, też socjaldemokrata Helmut Schmidt, do 1982 roku kanclerz RFN, kontynuuje w pełni tą politykę. Czym ona była? Ona w istocie rzeczy była powtórzeniem w nowych warunkach tych wszystkich żelaznych zasad, które wcześniej obowiązywały, na czele z tą, że my w Bonn, no bo wtedy stolicą RFN było Bonn, my przede wszystkim musimy się dogadać z Moskwą, czytaj z Kremlem. De facto oznaczało to w tamtych warunkach geopolitycznych legitymizowanie tego, co się nazywa doktryną Breżniewa, która znalazła swoje praktyczne zastosowanie w inwazji sowieckiej, no, Układu Warszawskiego formalnie na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku. Oburzenie wielkie, emigranci z Czechosłowacji na zachód, cały zachód oczywiście solidaryzuje się z narodem czeskim i słowackim. No, a rok później, mniej więcej, już politycy zachodnio-niemieccy jadą do Moskwy robić interes. I to jest właśnie też ta nitka, która się ciągle przewija, taki właśnie też kolejny wspólny mianownik, prawda? Że polityce towarzyszy gospodarka. To już właściwie od 1958 roku pierwszy taki kontrakt zawiera jeszcze Adenauer. Chodzi o dostawy przez niemiecki przemysł rur. Rur potrzebnych do eksploatacji i transportu, przesyłu kluczowych surowców energetycznych, dzięki którym gospodarka sowiecka w ogóle jeszcze istniała. To mówię o gazie i ropie naftowej. Kiedy w drugiej połowie lat 60. na zachodniej Syberii odkryto wielkie złoża gazu i ropy naftowej, bez niemieckich rur dostarczanych przez koncerny zachodnio-niemieckie typu Mannesmann czy Rorschach czy inne, Sowieci nie byliby w stanie tego eksploatować. Nawet kiedy administracja Kennedy'ego wymogła na rządzie zachodnio-niemieckim dołączenie do embarga na dostawy tego typu towarów do Sowietów po tym, jak wybudowano mur berliński, to Amerykanie naciskali na nich, no to przy pierwszej lepszej okazji Bonn z tego się wycofało. Kiedy w styczniu 1970 roku bliski doradca do spraw zagranicznych, potem sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN, Egon Bahr, szara eminencja wtedy niemieckiej polityki, jechał do Moskwy, żeby wchodzić w negocjacje, które ostatecznie przyjmą kształt traktatu niemiecko-sowieckiego, czy też RFN-owsko-sowieckiego z sierpnia 1970 roku, w tym samym czasie finalizowano w Essen zawarcie wielkiego kontraktu na dostawy niemieckich rur i innych technologii potrzebnych Sowietom do eksploatacji tych złóż na zachodniej Syberii i transportu tego na zachód do Niemiec. I to jest, tutaj widzimy to sprzęgnięcie, prawda? Te dwie strony jednego medalu, które no nie trzeba być wybitnym analitykiem, żeby widzieć tą kontynuację od czasów Willego Brandta, Helmuta Schmidta, bo te kontrakty były, można powiedzieć, aktualizowane w kolejnych latach, aż do czasów Angeli Merkel, czy wcześniej Gerharda Schrödera, Angeli Merkel i Olafa Scholza. To jest właśnie ta Ostpolitik, czyli przekonanie o tym, że przede wszystkim trzeba rozmawiać, układać się z Rosją, i to porozumienie też oznacza, no, też w tym paradygmacie krótkowzrocznego egoizmu niemieckiego, że trzeba robić interesy gospodarcze z Rosją. Czy to będzie Związek Sowiecki Leonida Breżniewa, czy to będzie Rosja Jelcyna, czy Władimira Putina, to pozostaje bez zmian.
prawda? Z pominięciem tych tak zwanych mniejszych narodów, które coś tam ostrzegają, coś tam mówią, że te Nord Streamy to może niekoniecznie, że jakieś szkodliwe są, a w ogóle, że Rosja to już nie jest normalny, demokratyczny kraj. My w Niemczech generalnie mamy własne tradycje głęboko osadzone w historii, które każą widzieć w Rosji, przede wszystkim właśnie w Rosji, tego partnera. Prawda? A tak naprawdę tego, z którym my mamy rozgraniczać sobie strefy wpływów. Ja we wstępie do tej książki Naumanna, Mittel Europa, bo napisałem wstęp do niej, kończę ją taką opinią moją, że uważam, że każdy polityk, zwłaszcza polityk zajmujący się w Polsce obecnie relacjami polsko-niemieckimi na jakimś tam szczeblu, powinien tę książkę przeczytać. Ponieważ ja nie wiem, czy w Urzędzie Kanclerskim dzisiaj w Berlinie czytają Naumanna, ale jak popatrzymy na kształt niemieckiej polityki, to widać wyraźnie, że ta logika Mittel Europy jest zachowana. Prawda? Czyli Polska ma prawo mieć własne państwo, ma prawo mieć jakieś własne instytucje, ale tak naprawdę to w Berlinie mają zapadać kluczowe decyzje co do tempa i skali rozwoju Polski. Żeby ująć to obrazowo, często zresztą do tego przykładu odwołuję się całkiem niedawnego, prawda, że stocznie polskie w Świnoujściu czy w Szczecinie nie, nierentowne, postkomunistyczne, nie można dotować, bo prawo europejskie, Komisja Europejska, Bruksela i tak dalej. Stocznie postkomunistyczne, nierentowne w Wismarze, w Rostoku, nieopodal, są jak najbardziej do wsparcia przez państwo i tu Komisja Europejska nie ma nic do gadania. Nawet gdyby miała odwagę coś powiedzieć. I to jest istota rzeczy. To nie są dywagacje takiego czy innego historyka, jednak z Polskiej, nie Państwowej Akademii Nauk, ale są takie fakty. Takie fakty. No to nie jest jedyna rzecz. No, ja bym chciał nawiązać i na tym zakończyć. Też oczywiście zapraszając potem do pytań czy dyskusji. Pokazać jedną rzecz, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Naumann pisał o roli kultury, pewnego narzucenia także Polakom pewnego kodu kulturowego, który miał być spoiwem tego nowego środkowoeuropejskiego typu człowieka. Dzisiaj nad tym samym celem pracuje cała sieć niemieckich fundacji afiliowanych przy największych siłach politycznych w Niemczech. Wszystkich, od prawa do lewa. Friedrich Ebert Stiftung, Fundacja Friedricha Eberta, SPD. Heinrich Böll Stiftung, Fundacja Heinricha Bölla, Zieloni. Friedrich Naumann Stiftung, Fundacja Friedricha Naumanna, Liberałowie. Konrad Adenauer Stiftung, CDU. Voilà. Co ciekawe, na poziomie federalnym w Niemczech nie ma regulacji prawnych, które by regulowały jedną ustawą funkcjonowanie, a przede wszystkim finansowanie tych fundacji. One do dzisiaj są finansowane przez szereg podmiotów niemieckich, na czele z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Niemiec, ale także Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, różnymi innymi agendami, które po uważaniu te strumienie finansowe kierują. No dość wspomnieć, że to są rzeczywiście bardzo pokaźne kwoty, które przede wszystkim adresowane są ponad 75% dane z zeszłego roku na zagraniczne placówki tych fundacji. Biura fundacji tych różnych, one są po 1989-90 po zjednoczeniu Niemiec systematycznie otwierane i rozbudowywane w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Nawet w tym objętym restrykcjami różnymi i sankcjami kraju jak Białoruś. Też w Mińsku jest fundacja na pewno Konrada Adenauera, biuro i pewno innych też. I to jest właśnie ten model, prawda? Kontrola, czytaj stocznie, wpływ, czytaj fundacje. Ja mówię hasłowo, bo oczywiście wachlarz instrumentów, nacisku, aby te cele, które
niemiecka Ostpolitik w obecnym wydaniu chce osiągnąć, on jest większy, znacznie większy. Teraz oczywiście, czy my mamy się tym martwić? Oczywiście tak. Czy mamy się tym zamartwiać? Oczywiście nie. Powinniśmy o tym wiedzieć. Powinniśmy to znać, powinniśmy też odpowiednio reagować. Dobrym krokiem, czy krokiem we właściwym kierunku jest oczywiście wielokrotnie omawiany raport o reparacjach, który powinien doczekać się, to jest mój stały postulat, wersji streszczenia, tak żeby był dostępny, bo nie oszukujmy się, nikt nie będzie kilkuset stron czytać tego, także w Polsce, więc powinno być streszczenie dostępne, poczynając od języka angielskiego i niemieckiego, rozprowadzane przez polskie placówki dyplomatyczne, instytuty kultury. To powinna być przemyślana polityka całego państwa polskiego, wykorzystując też synergię na przykład polskich misji katolickich i właśnie instytutów kultury w Niemczech, tak żeby w ten obieg także niemieckiej opinii publicznej to weszło. Oczywiście aktualnie niemiecka opinia publiczna nic nie chce o tym słyszeć. No, trudno byłoby oczekiwać, że nagle Niemcy powiedzą, no nie, rzeczywiście, to macie rację, te biliony, tak, jasne. Ale oczywiście nikt tego nie powie, to jest kwestia czasu, tylko chodzi o to, żeby to robić. Druga rzecz, żeby się nie zamartwiać, tylko coś pozytywnego robić, to przede wszystkim nie tylko koncentrować się na reagowaniu, oczywiście na oczywiste kłamstwa typu polskie obozy śmierci, czy też rzekomy współudział Polski czy narodu polskiego w niemieckiej zbrodni Holokaustu. Trzeba reagować, ale też trzeba iść ofensywnie, to znaczy pokazywać jednak to, co zwłaszcza Niemcom się może nie podobać, ale było faktem historycznym, na przykład, że przez długie stulecia to Rzeczpospolita była atrakcyjnym modelem kulturowym dla na przykład niemieckich mieszkańców Księstwa Pruskiego. Ta sprawa, słynna sprawa Kalksteina, która została sfilmowana poniekąd w tym serialu Czarne Chmury, ona oczywiście dla samego Kalksteina znacznie źle, gorzej się skończyła niż dla pułkownika Dowgirda, no bo Kalkstein został skutecznie porwany spod boku królewskiego z Warszawy przez agentów brandenburskich, przywieziony do twierdzy Pajpedzie, przesłuchiwany, torturowany, ścięty. Ale on był jednym z przywódców tej opozycji antybrandenburskiej w księstwie pruskim, która orientowała się na Rzeczpospolitą. I to było już po tym, kiedy elektor brandenburski, tak zwany wielki elektor, uzyskał suwerenność w księstwie pruskim za sprawą tak zwanych traktatów welasko-bydgoskich z 1657 roku. A mimo to także mieszczanie w Królewieccy na czele z Hieronimusem Rotem przez długie lata orientowali się ciągle na Rzeczpospolitą jako atrakcyjny model kulturowy. Wolność i prawo to Rzeczpospolita, nie Brandenburgia, nie Berlin. Tylko my tego nie potrafiliśmy wykorzystać, no bo oczywiście działała Rzeczpospolita niewymierająca nigdy, czyli przekupieni posłowie, którzy rwali z troski o praworządność w Polsce sejmy przekupienie przez Jurgiel Brandenburski. I o tym trzeba przypominać, o atrakcyjnej sile polskości także w czasie zaborów, prawda? Kiedy ci, którzy przyjeżdżali tu germanizować, się polonizowali i potem tak jak ród Estreicherów położyli wspaniałe zasługi dla polskiej kultury. Więc nie tylko reagować, ale też trzeba by ofensywnie podchodzić do tego, żeby przypominać te rzeczy, które idą w poprzek też tym wszystkim mitom, które są, jak państwo mogli się przekonać przynajmniej cząstkowo w czasie tego wykładu, gdzieś w tle tych różnych odsłon niemieckiej Ostpolitik. Jeszcze raz dziękując organizatorom za zaproszenie i wszystkim za cierpliwe wysłuchanie. Oczywiście jestem gotowy odpowiadać na pytania, które nie są tendencyjne. Dziękuję. Dziękujemy panie profesorze za przybliżenie nam historii niemieckiej myśli politycznej i odniesienie jej do współczesności. To jest czas na dyskusję, na pytania. Jeżeli takowe są, to mamy około kwadransa na to, żeby podyskutować. Ja może korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, zadam pierwsze. Pan profesor napomknął już o kwestii reparacji. To ja chciałem dopytać o to, czy to w ogóle jest słuszny postulat Polski, żeby ubiegać się o reparacje i czy jest realna szansa na to, żebyśmy te
reparacje otrzymali od Niemiec? Odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, postulat jest słuszny. Drugie pytanie, jakie są szanse? Oczywiście tutaj trzeba wziąć czynnik czasu pod uwagę. Dzisiaj szanse są niewielkie, ale kto wie, co będzie dalej w przyszłość patrząc, jeżeli rzeczywiście my jako państwo podejmiemy też pewne zorganizowane i ważne systematyczne czynności, które mają przede wszystkim jak gdyby wprowadzić w obieg, zaczynając od Niemiec, tą kwestię, no bo nie ukrywajmy, to nie będzie łatwe i nie będzie od razu, ale trzeba to przede wszystkim robić i ten wysiłek edukacyjny, co jest ważne, trzeba także prowadzić tu w Polsce. No bo jak mogliśmy się przekonać przy okazji debaty zeszłorocznej nad ustawą o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie, zniszczonego przez Niemców, także w samym polskim parlamencie i wśród, przepraszam, że użyję takiego słowa na wyrost, polskiej klasy politycznej, no, były głosy, które mówiły, no ale po co to? Po co właściwie? Skoro PiS to robi, to znaczy to musi być źle. I nikogo nie obchodziło wtedy z tamtej strony tych żarliwych oponentów, że to jest dobro narodowe, które po prostu zostało zniszczone już po upadku powstania warszawskiego. I chociażby sam fakt, że przy odbudowie tego pałacu, bo wyobrażam sobie, że będą wielkie tablice informacyjne w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, chińskim, które będą pokazywać zwiedzającym to miejsce w stolicy, wycieczką zagraniczną, co tu się dzieje, dlaczego w ogóle my ten pałac odbudowujemy, to znaczy co to się stało, że w ogóle go trzeba odbudować, co to się stało w 1944 roku, kto to zrobił, no to już sam ten fakt będzie już czynem edukacyjnym, tak to powiedzmy. Jeżeli tego ludzie, którzy mają mandaty poselskie, nie potrafią zrozumieć, no to rzeczywiście potrzeba edukacji. Ja wiem, że żadna edukacja nie zlikwiduje złej woli, bo jeżeli ktoś ma złą wolę, to żadna edukacja, żadne podręczniki, żadne fantastyczne streszczenia raportów reparacyjnych tego nie zmienią, ale jest też część ludzi, która być może jest niedoinformowana, może coś tam usłyszeli jedno przez dziesiąte, jednym uchem, drugim wypadło, więc trzeba to stale o tym mówić. No i z drugiej strony, jak wiemy, cała ten huraganowy atak na nowy przedmiot i podręcznik do nowego przedmiotu profesora Roszkowskiego też świadczy o tym, że właśnie te z jednej strony pokłady niewiedzy, a z drugiej strony złej woli są dość duże, prawda? No bo przecież wśród wielu, wielu, wielu przewin, które profesor Roszkowski popełnił, było także, cytuję, antyniemiecka fobia. To znaczy przypomnienie, że Niemcy kompletnie nie rozliczyły się po 1945 roku ze zbrodniami, które popełniły na ziemiach polskich. No dobrze, panie profesorze, ja trochę w innej roli byłego politologa, bo takie mam wykształcenie też dziennikarskie i ta sytuacja obecna za naszą wschodnią granicą, za naszą wschodnią, mam na myśli oczywiście wojna na Ukrainie, i pytanie o relacje polsko-niemiecko-rosyjskie teraz, w kontekście tej wojny. Jak to będzie wyglądało? Czy to w ogóle ma jakiś wpływ na relacje niemiecko-rosyjskie i czy będzie miało wpływ? Z pewnością ma wpływ, ale tutaj jeszcze trzeba oczywiście uwzględnić inny czynnik, którego na przykład nie było w Europie, kiedy zawierano traktat w Rapallo i kolejne, to znaczy mówię o Ameryce. Obecność polityczna i wojskowa Stanów Zjednoczonych w Europie dzisiaj, no to jest ten, można powiedzieć, game changer, czynnik, który zmienia bardzo dużo. Tej obecności Ameryki, jak wiadomo, po tym jak Senat amerykański w 20 roku odrzucił traktat wersalski, nie ratyfikował go, nie było. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Krzepiące jest to, że obecność amerykańska wojskowa w Niemczech po 22 lutego 2022 roku systematycznie się zwiększa, bo to nie tylko chodzi o to, że te jednostki, które są przerzucane na wschód Europy czy do Europy Środkowej, tak jak do Polski czy krajów bałtyckich, że one po prostu są uzupełniane, ale po prostu zwiększa się kontyngent niemiecki, amerykański w Niemczech, co z naszego punktu widzenia jest bardzo krzepiące.
No i krzepiące jest to, że akurat imperialne interesy amerykańskie w tej części Europy nie stoją w sprzeczności z naszymi żywotnymi interesami, czego nie można powiedzieć o imperialnych interesach niemieckich, które zawsze stoją w sprzeczności z naszymi interesami, żywotnymi interesami, samą niepodległością państwa, a nawet i przetrwania narodu w tej części Europy. Więc to jest, tak odpowiadając na pana pytanie, tak, rzeczywiście wojna na Ukrainie rozpętana przez Rosję w tej fazie gorącej ma rzecz jasna wpływ na relacje niemiecko-rosyjskie, ale one są korygowane albo inaczej wpływa na ich kształt także ta polityczna i coraz bardziej mocna wojskowa obecność Ameryki w tym regionie Europy. No nieprzypadkowo jednak, i to też trzeba chyba odbierać jako gest Waszyngtonu, te dwie pierwsze, prawda, takie międzynarodowe konferencje na temat pomocy Ukrainie, one odbyły się w Niemczech, tylko akurat w Ramstein, gdzie jest największa baza amerykańska w Republice Federalnej Niemiec. Marek Lewandowski, Toruń. Panie profesorze, mam wyjątkową okazję zadać panu pytanie, no, fachowcowi, jak słyszę, które mnie nurtuje 20 lat ponad. Zechciałbym wam powiedzieć, żeby wyjaśnić, kto, znaczy nie nazwisko człowieka, tylko jaka grupa nacisku i kiedy w tym momencie zachodnie Niemcy, to był 89 rok, powzięły pomysł zjednoczenia się, wchłonięcia byłego NRD, na ile to było trudne, co sobie obiecywali po tym. Wiem, że musiało to kosztować sporo pieniędzy, ponieważ w latach 90. jeszcze sporo podróżowałem po Europie Zachodniej jako były żeglarz regatowy. Tam była stosunek do Polski trochę wyższy stan życia, a stosunek do Niemiec Zachodniej była bieda. Widziałem na oczy z samochodu, jak pruto wszystkie autostrady przedwojenne, które oni zbudowali, pakowali w podbudowę 40 cm tłucznia, co to warunka polskich to jest marzenie. Jak bym pan to wytłumaczył, dlaczego Niemcy chcą się zjednoczyć, kiedy Czesi rozpadają się z Jugosławii, powstaje 6 republik i tak dalej. Mnie to nurtowało i dzisiaj właśnie myślę, że pan jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. I ile kosztowało, na ile dzisiaj, jaki to ma wymiar i skutek? No, kosztowało sporo, to mówią o setkach miliardów dawnych marek zachodnio-niemieckich, które Bonn, a potem Berlin płaciły Rosji, no bo tutaj według niektórych relacji właściwie już w 1985 czy na początku 1986 roku Gorbaczow dał jasno do zrozumienia, że nie będzie za wszelką cenę bronił NRD, istnienia NRD, co zostało odczytane jako właściwie zielone światło dla, że tak powiem, perspektywy zjednoczenia Niemiec. Oczywiście nikt w Moskwie tego wprost nie powiedział, bo trzeba było negocjować, prawda? Stawkę, prawda? Kolejne kontrakty gazowe, kolejne wsparcie dla wtedy upadającej, już kompletnie rozkładającej się sowieckiej gospodarki. I każdy pewno z nas ma przed oczyma tą emblematyczną scenę pożegnania ostatnich jednostek armii rosyjskiej wycofywanych z Niemczech, już zjednoczonych, rok 93. Borys Nikołajewicz Jelcyn przyjechał, urzędujący prezydent Rosyjskiej Federacji, wtedy tak zamaszyście dyrygował orkiestrą wojskową, no, batutę przejął od dyrygenta i wszyscy na czele z kanclerzem Niemiec tak stali skonsternowani. No, takie obyczaje akurat były ówczesnego prezydenta Rosji, który miał szeroką wyobraźnię i niekoniecznie mocną głowę, ale to było zamknięcie procesu, który tak naprawdę zaczyna się, wchodzi w tą fazę realizacyjną gdzieś 85-86 rok. No nieprzypadkowo Erich Honecker należał do tych przywódców tak zwanego bloku demokracji ludowych, który najbardziej niechętnie patrzył na Gorbaczowa, bo oni doskonale wiedzieli, mówię o Berlinie Wschodnim, że tam w Moskwie już generalnie podejmują decyzje, które ostatecznie oznaczają wchłonięcie wcześniej czy później NRD, tylko będą negocjowane warunki także finansowe. No jak wiadomo, przecież Niemcy też w tych porozumieniach z Gorbaczowem, już Zjednoczone Niemcy na początku lat 90. też przecież te wielkie pieniądze, całe strumienie szły na chociażby
oficjalnie na zapewnienie tak zwanego zakwaterowania wycofywanych wojsk rosyjskich z terenu NRD. No jak wiadomo, sami wojskowi, przynajmniej ci szeregowi, nic z tego nie zobaczyli, bo to wszystko się rozpłynęło w kadrze oficerskiej, którzy przejęli tą twardą walutę, ale chodzi o pewien gest czy decyzję polityczną. I tutaj rzeczywiście rząd Kola kontynuował tą ostpolitykę polegającą na tym, że my przede wszystkim dogadujemy się z Rosją, prawda? I dogadujemy się także w sensie gospodarczym. No przecież on w żaden sposób nie zanegował polityki, która polegała też na dostawie rur gazowych. Mówię teraz już obrazowo o innych technologii. Dlatego teraz trochę jest, mówiąc eufemistycznie, kłopotliwą rzeczą we współczesnych Niemczech rządzonych przez Olafa Scholza powołać komisję śledczą, która by miała na przykład badać dziwne związki niemieckiej polityki z rosyjskim Gazpromem w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Skoro w Mecklenburgii rządzi koalicja czerwono-czerwona, czyli SPD i postkomuniści, Die Linke, i co? Mieliby ich badać ci z opozycji, czyli z CDU, którzy to CDU, jak rządziła Angela Merkel, robiła dokładnie to samo. Czyli tam generalnie wszyscy są, mówiąc kolokwialnie, umoczeni, no bo taka jest tradycja niemieckiej polityki w odniesieniu do Europy Środkowej i Wschodniej. Jedynym, mówię, nowym czynnikiem politycznym i wojskowym z naszego punktu widzenia bardzo korzystnym jest to, że w Niemczech stacjonuje kilkadziesiąt tysięcy wojsk amerykańskich i widać wyraźnie po tendencji wzmacniania tego garnizonu, że raczej oni nie chcą się wyprowadzać z Niemiec, tylko w Waszyngtonie amerykański Deep State jednak podjęło decyzję, że raczej stwierdzono, że dalsze te porozumienie i te entente cordiale między Niemcami a Rosją w dalszej perspektywie oznacza wypchnięcie Ameryki z Europy, a to w dalszej globalnej rozgrywce z Chinami oznacza być może porażkę nawet w tej wielkiej grze w szachy globalnej, więc taka decyzja, jaką Amerykanie podjęli po 22 lutego, że jednak wspierają Ukrainę, ponieważ wspierają swoje interesy imperialne. No nie miejmy złudzeń co do tego, ale przy okazji my, no przypomnijmy sobie pierwsze dni, tygodnie po agresji rosyjskiej na Ukrainie. Kto się orientował na wsparcie co ze strony Ursuli von der Leyen, ze strony Olafa Scholza? Krzepiąca była wiadomość, że przyjechało tam parę tysięcy żołnierzy z amerykańskiej dywizji powietrzno-desantowej i oni są gdzieś tam rozlokowywani nie wiadomo gdzie, no i dobrze, że nie wiadomo gdzie. No bo to jest ten czynnik, który sprawia, że także niemiecka, czy jakby pole manewru niemieckiej polityki w tym zakresie jest cokolwiek węższe. Czas szybko biegnie, mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Panie profesorze, najpierw dziękując za dogłębną diagnozę historyczną, polityczną, socjologiczną, chciałbym zapytać, czy pokusiłby pan się o perspektywę na przyszłość, w jaki sposób przeciwdziałać tej agresji w wymiarze nie tylko militarnej, ale gospodarczej, politycznej ekspansji właśnie Niemiec na Polskę, bo nieraz jak oglądamy transmisję z posiedzenia Unii Europejskiej, tak w Strasburgu czy w Brukseli, to mamy takie nieodparte wrażenie, wypisz, wymaluj, jakby niektóre elementy były przekalkowane z polityki Bismarcka. A druga część pytania to, jaka jest perspektywa? Co zrobić, żeby ci, którzy stanowią elitę polityczną, intelektualną, gospodarczą Polski, nie tylko mówili po polsku, ale również myśleli po polsku? Dziękuję. Ja nic nie mówię, bo prowadzący powiedział, że mamy czas tylko na jedno pytanie, a nie powiedział, czy mamy czas na odpowiedź. W takim razie doprecyzowuję, oczywiście mamy czas na odpowiedź. To odpowiadając, to nawiążę do tej drugiej części pana wypowiedzi, elity. To jest istota rzeczy, to jest klucz, co zrobić, żeby było lepiej albo inaczej, żeby nie było gorzej. Ja mówiłem o tych jurgieltnikach z XVII-XVIII wieku w dawnej Rzeczpospolitej. Ja miałem w Geheimes Staatsarchiv w Berlin-Dahlem przed sobą listy, widziałem kto ile brał. I te marne parę tysięcy talarów, który brał jakiś Pac, Radziwiłł czy Potocki. Naprawdę dla nich to była kropla w morzu bogactwa, które mieli dzięki Rzeczypospolitej, dzięki tym latyfundiom, które mieli w Rzeczpospolitej.
co ich skłaniało do tego, więc nie argument finansowy, że mamy kredyt mieszkaniowy i trzeba go spłacić, tylko sprawa rozstrzygała się w sercu i w głowie. Co doskonale ten sposób mentalności opisał w słynnym dialogu Kmicica z Bogusławem Radziwiłłem w Potopie Henryk Sienkiewicz. Skoro każdy szlachetka może być królem, nawet taki Korybut Wiśniowiecki czy Sobieski, to dlaczego ja, Radziwiłł, Pac czy Sapieha, a co, w czym ja im ustępuję, to dlaczego nie mam mi zaszkodzić? Prawda? I to jest właśnie, czyli tutaj dochodzimy do kwestii absolutnie fundamentalnej, czyli kwestii pewnej moralności, honoru, przyzwoitości, czyli tego, co nazywamy pewnym kodeksem jednak postępowania, jakkolwiek by to nazywać. To nie tylko chodzi o tak zwane wychowanie państwowe, oczywiście też, ale w ogóle o to, żeby przede wszystkim właśnie uważać na to, że jest coś takiego jak dobro i zło. Bo często, może państwo sobie przypomną, w pierwszych dniach i tygodniach po rosyjskiej inwazji na Ukrainę przywoływano w kontekście Rosji te słynne określenie Reagana, prezydenta Reagana odnośnie Związku Sowieckiego, że jest to imperium zła. Ale żeby ktoś mógł powiedzieć, że jest imperium zła, to musi wiedzieć, że jest zło i dobro. A nie jest na zasadzie, że każdy ma swoją prawdę. Prawda? Więc to jest istota rzeczy. Jeżeli tu się wszystko rozmywa, że Pac Sapieha ma swoją prawdę, Sobiecki, Korybut Wiśniowiecki ma swoją prawdę, jeżeli Kaczyński ma swoją prawdę, a ja mam swoją prawdę i bronię europejskich wartości, no to wtedy oczywiście nie ma szans na jakiekolwiek porozumienie. Więc mówimy teraz, znowu powracam do tej kwestii edukacji. Oczywiście można lać łzy i martwić się tym, że tyle lat zostało zmarnowanych i nie wprowadzono wcześniej, na przykład zaraz w 2000, nie wiem, od roku szkolnego 2016-17 przedmiotu, który by się podobnie nazywał, ale treściowo by się odnosił do tego, co historia i teraźniejszość obejmuje. No, to są oczywiście zmarnowane lata, ale no, z drugiej strony lepiej późno niż wcale, prawda? Więc ten wysiłek edukacyjny, zwłaszcza, ja mówię teraz, czy to są szkoły w odniesieniu do szkolnictwa powszechnego, ale w ogóle elit, kształcenie elit w tym wymiarze jest absolutnie konieczne. I teraz my się zdarzamy z wielkim morzem niewiedzy odnośnie podstawowych faktów dotyczących relacji polsko-niemieckich, samej historii Niemiec. Ja pamiętam jak kiedyś zgłosiłem się do jednego z poczytnych tygodników po prawej stronie, to był 2017 rok, z taką propozycją artykułu, bo chciałem nawiązać do przypadającej wtedy 70. rocznicy podjęcia przez Międzysojuszniczą Radę Kontroli Niemiec decyzji o likwidacji państwa pruskiego, Prus. No i usłyszałem odpowiedź, a panie profesorze, no to niekoniecznie jest temat, który by zainteresował naszych czytelników. Prusy. Państwo, które tak fatalnie zaciążyło na dziejach Polski i tak fatalny wpływ miało potem na losy wielu, wielu naszych rodaków. No i taka odpowiedź. To pokazuje na skalę problemu. To znaczy my rzeczywiście musimy odrabiać długie, długie lata, po pierwsze rozerwanej tkanki społecznej, rozerwanych łańcuchów ciągłości pokoleń polskich elit. Akcja Tannenberg, akcja AB, zbrodnia pomorska, to wszystko zrobiło swoje, nie ukrywajmy. To nie tylko chodzi o te elity, które zginęły, ale tych ludzi, którzy zginęli, ale oni też w wielu przypadkach nie założyli albo nie zdążyli założyć rodzin, nie wychowali, nie wiem, uczniów w sensie formacji intelektualnej i tak dalej. I z tym my się borykamy, prawda? Plus oczywiście ta cała pedagogika wstydu po 89 roku. No i ta fatalna synergia daje taki efekt. Ale no tak jak mówię, nil desperandum, trzeba robić to, co można. Między innymi takie okazje są tego dowodem, że warto, że działa Instytut Kopernikański, który w końcu zaprosił mnie z tym tematem. Także przy tej okazji jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkim za cierpliwe wysłuchanie. Panie profesorze, a ta zależność pomiędzy filozofią i
No, to jest oczywiście zależność, to znaczy, no, bo Bismarck, no cóż Bismarck robił? No, Bismarck przede wszystkim dążył do jak utrzymania jak najdłużej, jak najlepszych relacji z Rosją. No więc to jest, w tym sensie on był kontynuatorem i też wyznaczał, no, można powiedzieć, szlak tym kolejnym niemieckim odsłoną Ostpolitik, więc tutaj rzeczywiście jest pełna kontynuacja. No a ponadto, no, trzeba powiedzieć, gdy chodzi o Bismarcka, to był jeden z nielicznych polityków niemieckich, który przynajmniej biernie znał język polski. Ale to nie oznacza, że był przyjacielem Polski. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dziękujemy za tą wypowiedź. Na tym kończymy już powolutku nasze dzisiejsze spotkanie. Teraz jest jeszcze czas na podziękowania. Szanowni Państwo, zamysłem dysput kopernikańskich jest zapraszanie bardzo interesujących, ciekawych gości. Mieliśmy w tym roku już pana profesora Zybertowicza, pana profesora Cęckiewicza. No i dzisiaj widzę tutaj brawa młodego człowieka dla pana profesora Grzegorza Kucharczyka. Bardzo panie profesorze dziękujemy. Jeszcze raz gromkie brawa. Będziemy na pewno bardzo dobrze wspominać to wydarzenie, a to mamy nadzieję, że również pan profesor będzie wspominał bardzo dobrze to wydarzenie, a żeby osłodzić też dzisiejszą dalszy powrót albo wyjazd chyba do Warszawy, tak, panie profesorze? Niestety muszę do Warszawy. Do Warszawy. To na drogę torba pierników, panie profesorze. Szanowni Państwo, jeszcze tak informacyjnie, 17 grudnia zapraszamy na spotkanie z profesorem Mieczysławem Rybą. Jeszcze nie wiemy gdzie, ale mamy już pewien pomysł. Dziękujemy też naszemu prowadzącemu, panu redaktorowi Piotrze Brzezinie z Radia Maryja i z telewizji Trwam za świetne poprowadzenie. I witaliśmy, ale nie było wcześniej, pani kurator Maria Mazurkiewicz była witana. Też dziękujemy za obecność, pan profesor Wojciech Polak. Też cieszymy się z obecności pana profesora i wszystkich państwa. I na tym, szanowni państwo, już oficjalnie kończymy dzisiejsze dysputy kopernikańskie i zachęcamy oczywiście do śledzenia naszych mediów społecznościowych, śledzenia również naszej strony internetowej www.kopernikanum.pl. Do zobaczenia.